Cześć, witam Was serdecznie po długiej przerwie, już po sezonie Formuły 1, co mam na swoje usprawiedliwienie, o tym za chwilkę. Sokolim okiem, Mikołaj Sokół, sezon 2023 w Formule 1 przeszedł już do historii, czas podsumowań, czas werdyktów, czas ocen, wszystko tutaj na spokojnie postaramy się, jak to się mówi, ogarnąć, ale najpierw coś dla tych, którzy bez motorsportu zimą żyć nie mogą. No i przy okazji takie troszkę wytłumaczenie tej przydługiej ciszy w eterze. Fantastyczna impreza, wydarzenie się szykuje. Najbliższy weekend w Katowicach. Sobota, niedziela, poniedziałek. Taki dłuższy weekendzik, jak to czasami w Polsce bywa modne. 9, 10, 11 grudnia. Siódma edycja Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Tym razem po raz pierwszy odbywa tam się specjalna strefa motorsportu, której mam przyjemność być koordynatorem, gospodarzem. Będę prowadził sporo aktywności właśnie w tej strefie. No oczywiście gorąco zachęcam, zapraszam, jeśli ktoś będzie w okolicy albo specjalnie będzie mógł się wybrać właśnie do Katowic właśnie na ten najbliższy weekend, to oczywiście zapraszam i gorąco polecam. Wszystko nieopodal Spotka słynnego, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, tam to duże wydarzenie naukowe się odbywa. Poza samym motorsportem oczywiście także mnóstwo innych atrakcji z każdej dziedziny nauki praktycznie. Byłem tam do tej pory dwa razy na dwóch edycjach, tak osobiście, fizycznie i tak naprawdę dwa dni, bo do tej pory to było dwudniowe wydarzenie, to było za mało, żeby wszystko zobaczyć. Bardzo ciekawe różne pokazy, warsztaty, wykłady. Na stronie internetowej oczywiście sobie tam możecie zobaczyć dokładnie program śląskifestiwalnauki.pl. Rejestracja, wstęp oczywiście darmowy, wolny, otwarty, także wystarczy się tam zarejestrować i przeżywać to wielkie naukowe święto w samej strefie motorsportu. U mnie, u nas będzie Marcin Budkowski przez 3 dni, będzie Marek Nawarecki z FIA, będzie Maciej Woda z M-Sportu, też swoją obecność zapowiada, John Kirkpatrick, czyli były dyrektor szkoły wyścigowej Jima Russella, bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o szkolenia kierowców, będzie miał dużo ciekawego do powiedzenia na temat kształcenia młodzieży. Młodzież także się zjawi. Kacper Sztuka ma wpaść w poniedziałek. Będzie Maciek Gładysz, Tymek Kucharczyk, wielu zawodników także z innych przygód, że tak powiem, nie tylko same wyścigi, także Dakar, kłady, motocykle, motorowodne też zawody. Któż tam jeszcze? Kajto będzie, Kajetan Kajetanowicz w niedzielę się zjawi, żeby o swoich rajdowych przygodach poopowiadać. Do tego także różne panele, dyskusje na temat bezpieczeństwa, strony psychologicznej, przygotowania kierowców, jakieś tam materiałoznawstwo, mechanika obliczeniowa płynów, to też gdzieś tam wszystko powskakuje. Także zerknijcie sobie na stronę, na harmonogram. Serdecznie Was zapraszam, będzie mi bardzo miło Was tam spotkać, przybić piątkę, no i żebyście posłuchali fajnych rzeczy na temat motorsportu. Dobra, parę bieżących spraw, znaczy dwie właściwie, jedna bardzo bieżąca, druga troszeczkę już przykurzona. Właśnie ogłoszono sprinty na sezon 2024 w Formule 1. Chiny, Miami, Austria, Austin, São Paulo i Katar. Chiny, Miami po raz pierwszy, tam ma być sprint, w Austrii i w Brazylii po raz trzeci. Te tory, wiadomo, się sprawdziły, krótka pętla, można wyprzedzać, jest akcja także na sprint sobotni, jak znalazł. No i Austin i Katar po raz drugi w historii. Warto oczywiście podkreślić, że tak, znowu mamy koncentrację trzech sprintów w końcówce sezonu. Austin 20 października jest wyścig, czyli 19 sprint, 2 listopada São Paulo, no i 30 listopada Katar, bo Katar będzie troszkę później, także troszeczkę tam łagodniejsze warunki mają panować. No i ten początek sezonu, czyli tam Chiny w kwietniu, Miami w maju i w czerwcu, na koniec czerwca Austria, niestety koliduje z rajdem Polski, rundą Mistrzostw Świata w tym roku, także będziemy tutaj musieli wybierać. Nie będzie Baku, nie będzie Belgii już, to takie dłuższe tory raczej się tu nie sprawdziło. Oczywiście pytanie, jeśli chodzi o zasadność Miami w tym zestawieniu, bo obawiam się, że tam raczej jakieś to fajne widowisko nie będzie, ale być może to jakieś inne czynniki zagrały, organizatorzy może bardzo chcieli i stąd dochrapali się tego formatu, który tak naprawdę... No, słuchajcie, do końca jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał w przyszłym sezonie. Pierwsze te posiedzenia, spotkania, czy Komisji F1, czy Światowej Rady w 2024 roku mają być właśnie poświęcone temu, żeby dograć ten format sprintów. No, ciekawostka, czwarty sezon sprintów będzie i trzecia poważna zmiana, jeśli chodzi o całą filozofię takiego weekendu, ale też nie ma co się oszukiwać, nie ma co ukrywać, takie zmiany są po prostu potrzebne. Co wchodzi w grę? Zmiana samego harmonogramu weekendu, czyli przerzucenie na piątek kwalifikacji do sprintu.
Nie tak jak do tej pory, w tym ostatnim wcieleniu kwalifikacji do niedzielnego wyścigu, czyli mamy trening jeden cały czas, później kwalifikacje do sprintu, idziemy spać, budzimy się w sobotę, startujemy ze sprintem. Ci, którzy przetrwają, wezmą udział w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu. No i to oczywiście jest największy problem. Trzeba będzie bardzo rozciągnąć ten dzień w czasie, żeby dać czas na przygotowania do kwalifikacji do najważniejszego momentu, czyli do wyścigu niedzielnego. Jeżeli mam najpierw sprint, później kwalifikacje, no to wiadomo, że wciąż ważniejsze będą te kwalifikacje mimo wszystko, a nie sprint. Także możemy się liczyć z tym, że będzie mniej walki, mniej ryzyka, mniej atakowania. No i oczywiście także jeśli chodzi o ewentualne naprawy, uszkodzenia i tak dalej, no to będzie duże wyzwanie dla zespołu w taką właśnie sprinterską sobotę. No i niedziela oczywiście bez zmian, jedziemy Grand Prix normalnie i wszystko tak jak do tej pory. Kwestie dotyczące parku zamkniętego mają być zmienione, poluzowane, to znaczy sprint jakby jedziemy osobnymi ustawieniami, później dostajemy możliwość wprowadzenia innych ustawień na kwalifikacje te w sobotę po południu i na wyścig w niedzielę. Także tutaj będzie pewnie troszkę swobody, natomiast wciąż mamy park zamknięty na sam sprint i na same kwalifikacje i sprint. Kwalifikacje ze sprintu i sprint i kwalifikacje główne i wyścig Grand Prix. Także dwa jakby takie zestawy z różnymi ustawieniami. Troszkę to może wprowadzić oczywiście zamieszanie, ale myślę, że koniec końców to i tak w miarę wszystko się wyrówna. Ostatnia kwestia, potencjalnie najbardziej dyskusyjna, to odwracanie kolejności na polach startowych do sprintu. To cały czas jest omawiane, dyskutowane i cały czas wchodzi w grę. Nigdy czegoś takiego w Formule 1 nie było, żebyśmy odwracali kolejność. Jest to oczywiście popularne w wielu innych seriach, w seriach juniorskich na przykład, gdzie mamy częściowo odwracane pola startowe do drugiego wyścigu na przykład. Czy tak było przez wiele, wiele lat w GP3, GP2. Teraz mamy odwrócenie czołówki dziesiątki, dwunastki z kwalifikacji na starcie do krótszego wyścigu, który teraz jest pierwszy, a nie drugi. Także tam też sporo zmian po drodze oczywiście było w tym formacie. Pytanie, jak to rozwiązać u nas, jak to rozwiązać w Formule 1, żeby zespoły... Mamy osobne kwalifikacje, tak? To nie jest tak, że jedziemy kwalifikacje i to mamy ustawienie do głównego wyścigu, a część stawki odwracamy i w tym odwróceniu jadą sprint. Tu mamy osobne kwalifikacje, więc jak zmusić zespoły, żeby nie kombinowały, nie knuły w kwalifikacjach tych do sprintu, żeby po prostu też dawało z siebie wszystko. Może punkty za te kwalifikacje i odwracamy część stawki. No, dużo w tym byłoby komplikacji, szczerze musicie przyznać. I no, wydaje mi się, że trudno to będzie dobrze zrealizować, logicznie poukładać. Z logiką to czasami Formuła 1 ma niewiele wspólnego. Także no, myślę, że to akurat nie jest do końca dobry zaułek, w który próbujemy zabrnąć, aczkolwiek może być tak, że zobaczymy w praniu, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zachowując sobie prawo do zmiany formatu nawet w trakcie sezonu, po prostu zobaczymy, jakby to mogło wyglądać. Trochę mi się to oczywiście kłóci z samą ideą, żeby nagradzać tych najszybszych. Tu jakoś tak odwracamy, żeby sztucznie tworzyć widowisko, jakiś tam show i tak dalej. Znowu taki plasterek naklejamy. Chcemy wyprzedzania, widowiska i próbujemy coś zakombinować jakby od tyłu zupełnie. Nie ruszając tych fundamentalnych rzeczy, czyli samej łatwości wyprzedzania, atakowania, przede wszystkim wyrównania osiągów i możliwości poszczególnych samochodów w stawce. Gdybyśmy to mieli załatwione, to byśmy nie musieli szukać takich rzeczy jak właśnie DRS, odwracanie kolejności, jakieś tam dodatkowe wyścigi, zawody w trakcie samego weekendu. No cóż, może dzięki temu odwracaniu pól startowych ostatni kierowca, którego potwierdzono w stawce na przyszły rok, będzie startował gdzieś tam z czołówki raz na jakiś czas, być może przed własną publicznością, skoro ma dwa wyścigi w Stanach. Logan Sargeant potwierdzony jako ten ostatni. Po raz pierwszy w dziejach Formuły 1 mamy taki sam skład na koniec sezonu i na początek kolejnego sezonu. Żadnych zmian zimą. Pisałem o tym na Twitterze, ale chyba nie wszyscy do końca zrozumieli i tam mówili, że przecież był De Vries, był Lawson i tak dalej. Chodziło mi o to, że kończymy sezon ze składem kierowców, który przechodzi jakby na nowy rok, na nowe mistrzostwa, na nowe zmagania w sezonie, w tym przypadku 2024. Owszem, po drodze były zmiany w Alfa Tauri, ale to, czym dojechaliśmy sezon, tym rozpoczynamy sezon kolejny i to jest absolutny ewenement, jeśli chodzi o historię Formuły 1. Moim zdaniem Logan nie do końca zasłużył i zapracował na to, żeby być w Formule 1. Jest Amerykaninem, co niewątpliwie tutaj dość mocno pomaga. Nie ma takiego gotowca, jeśli chodzi o Williamsa czy Mercedesa, który mógłby tam swojego juniora umieścić, żeby mówić, że ktoś traci przez to szansę. Okej, no jest Frederik Vesti, który bił się w Formule 2 do samego końca o tytuł, no ale być może
będzie taką formą straszaka ewentualnie dla Logana. Też pytanie, jak było skalę wpływów Mercedesa właśnie w Williamsie, a w Mercedesie tam swoje problemy teraz chyba mają na tle małżeńskim, tak można powiedzieć, bo nie dalej jak we wtorek po południu dostaliśmy informację od FIA, że wszczynają postępowanie, jeśli chodzi o domniemane przecieki informacji pomiędzy FOM, Formułą 1, a szefem jednego zespołu. Chodzi oczywiście o Toto Wolffa, jego żonę Suzy Wolff, która jako szefowa F1 Academy, tej serii dla kobiet, podlega bezpośrednio Stefano Domenicalemu z FOM, z Formuły 1. No i tutaj FIA w tych swoich wojenkach podjazdowych nie mogła przegapić takiej okazji, żeby gdzieś tam kij w szprychy włożyć i Mercedesowi, i samej Formule 1 i wszcząć takowe dochodzenie, żeby sprawdzić, czy to wszystko jest zgodne z zasadami, czy ma jakiś przecieków, wycieków. Podobno chodziło o to, że podczas jednego ze spotkań pomiędzy szefami zespołów to sypnął coś, co mógł wiedzieć tylko bezpośrednio od FOM. No i tam nabrano podejrzeń, oficjalnie tu żadne skargi, protesty nie wpłynęły od szefów innych zespołów, natomiast FIA tutaj sama chce się zająć tą sprawą i ją wyjaśnić, że tak jak mówię, to jest po prostu element szerszej gry, trafiła się okazja, no wiemy, że pomiędzy F1, czyli FOM, a FIA, Międzynarodową Federacją Samochodową, ostatnio szczególnie miło nie jest. Chodzi chociażby o Andretti'ego, który został przez FIA zaaprobowany, podrzucili gorącego kartofla FOM i teraz oni z tym muszą się, mówiąc brzydko, bujać, wiedząc, że nie w smakiem jest przyjmowanie kolejnego zespołu dostawki, także jest to bardzo wielopłaszczyznowa rozgrywka i proponuję zaopatrzyć się w popcorn na zimę i obserwować, jak to wszystko będzie wyglądało. Sam Logan, jeden z tych kierowców, którego bym spokojnie ze stawki mógł skreślić. Też pytaliście na Twitterze, na X o to, bo też powiedziałem, że jeden z tych dwóch co najmniej, którzy by odpadli. No jakoś tak się składa, że idziemy kluczem kontynentalnym i Ameryka Północna. Tam kierowcy jakoś szczególnie utalentowani i skuteczni przede wszystkim. Są szybcy, bywają szybcy, natomiast no brakuje takiego poukładania u obu, i u Lansa, i u Logana. Imiona też na L, nazwiska na S, w sumie inicjały takie same, także tych zbieżności jest więcej. Tak czy inaczej, gdybyśmy ich pozastępowali jakimiś bardziej utalentowanymi zawodnikami, to myślę, świat by się od tego nie zawalił. Skoro tego typu rankingach, talentach mowa, oczywiście jak co roku postaram się przeszykować noty za styl, czyli ten subiektywny ranking kierowców. Coś takiego już na potrzeby Viaplay przygotowałem. Robert Smoczyński bardzo ładnie prosił do ostatniego naszego studia, takiego podsumowującego. Mogę to Wam teraz przytoczyć. Od razu mówię, że ta moja kolejność ostateczna będzie troszkę inna. Tam zapomniałem o Russellu w tym zestawieniu. Także sorry George, tym razem się nie załapałeś, ale w tej ostatecznej wersji myślę, gdzieś tam Cię uwzględnię. Był Max Verstappen jako pierwszy. Stawiałem się nad czym nie potrolować trochę, jego w ogóle nie umieścić w zestawieniu, bo jakby był trochę w swojej lidze, ale okej, niech mu będzie. Drugi Alonso, trzeci Piastri za rewelacyjny debiut. Czwarty Lewis Hamilton, który samochodem w najlepszym wypadku bywał trzeci najszybszy w stawce. Jakieś tam przebłyski, że był drugi, się owszem zdarzało, ale częściej był trzeci, czwarty, momentami może nawet piąty. Bywał na podium i straszył Sergio Pereza, jeżeli chodzi o generalkę w kierowcach, tak przez dość długi czas, także za to szacunek. Piąty dopiero Lando Norris, bo w zestawieniu z Piastrim powinien być znacznie wyżej, jeśli chodzi o osiągi, o podia, o punkty i tak dalej. Tymczasem Oscar, owszem, wciąż niedoświadczony, wciąż mający kłopoty chociażby z zarządzaniem oponami, ale tutaj Lando no, miał trudną przeprawę z nimi też. Te błędy Norrisa się przytrafiały dość kosztowne. Szósty Carlos Sainz za Singapur i za to, że trudniejszym w prowadzeniu samochodem był lepszy od Leclerca, którego dałem na ósmej pozycji. Siódmy Alex Albon za wyczyny w Williamsie. U Leclerca zobaczcie, jak to się zmieniło po Japonii. Tam się zmieniła podłoga, nowe elementy. Samochód zaczął mieć mocniejszy przód. I Leclerc zaczął rzeczywiście udowadniać, że może być liderem zespołu. Natomiast wcześniej, kiedy auto było trudniejsze w prowadzeniu, bardziej kapryśne, nieprzewidywalne, bardziej odpowiadało Sainzowi, który też był bardziej skuteczny wtedy i jak na taką naturalny układ sił w tym zespole, taki domniemany, że mamy lidera i mamy Carlosa. Jednak ta forma lidera pozostawiała trochę do życzenia, a Carlos pokazywał się z bardzo dobrej strony. No tylko, że końcówka sezonu już znacznie mniej udana też. Nie zawsze i nie do końca z jego winy. U mnie dziesiątkę zamknęli Lawson i Ricardo. Lawson za naprawdę super wejście i skuteczną jazdę, Ricardo za fajny powrót, bardziej też na zasadzie, że kogo innego do tej dziesiątki tam dać. No, kandydatów za bardzo nie było, zapomniałem o Russellu, dlatego w tym ostatecznym zestawieniu danego nie będzie, a George gdzieś tam się zjawi pewnie w okolicach Albona i kierowców Ferrari. No, pożyjemy, zobaczymy. Jeśli chodzi o zimowe rozrywki poza Festiwalem Nauki, też polecam Wam zmagania wirtualne i ich śledzenie. W Motowizji na YouTubie Ragnar Simulator możecie oglądać Porsche Esports Sprint Challenge Poland. Czwarta już edycja tych mistrzostw na niebotycznie
wysokim poziomie. Chłopaki stamtąd, Jerzy Glac, Nikodem Wierzbicki, też będą w Katowicach. Tam będziemy mieli taki panel o sim racingu, także z Szymonem Ładniakiem, kierowcą, który no, ma fajny symulator, ale poza tym ściga się w normalnych, prawdziwych wyścigach. Nikodem zresztą też, Jurek startował w kartingu, także będzie na pewno bardzo fajna dyskusja na temat sim racingu i rzeczywistości. Dwie rundy już za nami tych wirtualnych zmagań w Porsche. 13 grudnia kolejna, później 20 grudnia, później w styczniu kończymy. 3 i 10 stycznia 6 rund łącznie w całym sezonie. Bardzo fajna, wyrównana walka. Komentujemy to z Michałem Gąsierowskim i Maćkiem Jermakowem, także też doskonale znane głosy i twarze, więc wpadajcie, zapraszamy. Naszych mediach społecznościowych na pewno będą informacje, kiedy na którym wirtualnym torze będzie akurat wyścig, bo tych wirtualnych torów tam rzeczywiście sporo fajnych jest. Mont Panorama na przykład, czyli słynny australijski klasyk, także Monza się trafi na sam koniec sezonu, to już te styczniowe wyścigi, Fuji, Interlagos, także dużo, dużo tam się dzieje. Jeszcze kącik kolekcjonerski, coś bym Wam tutaj fajnego pokazał, ale bałem się, że jeszcze niestety nie mogę. Dosyć fajne, duże pudełko. Byłem ostatnio na ciekawym wydarzeniu w Madrycie, na torze kartingowym rodziny Sainzów, na zaproszenie De Agostini i powiem Wam, świetna kolekcja się szykuje do zbierania, ale szczegóły po weekendzie, pozwolicie, będą ujawnione, możecie się już szykować, fani Formuły 1. Natomiast z bieżących spraw w Sokolim Garażu, tak sobie pomyślałem, że Red Bull tyle tych sukcesów ostatnio odnosi i fajnie byłoby cofnąć się do korzeni, do podstaw. Pierwsze samochody zespołu Red Bull Racing Formula 1, to jest 2005 rok, po tym jak Red Bull kupił ekipę Jaguar za tam symbolicznego, już nie pamiętam, funta, dolara, jeden nominał w grubej walucie. Także tak naprawdę te pierwsze samochody Red Bull RB1 napędzane silnikami Cosworta, to były tak naprawdę Jaguary, odziedziczone. Adriana Newey'a tam jeszcze nie było, był David Coulthard, który został liderem tego właśnie zespołu, a w kokpicie drugiego samochodu, taka Red Bullowa ciekawostka, mieli zmieniać się dwaj kierowcy, Christian Klien i Vitantonio Liuzzi. Bardzo utalentowani, jeśli chodzi o wyniki w seriach juniorskich. Klien w Formule 3, Euroserie, jest dobre wyniki, Liuzzi z kolei ostatni mistrz Formuły 3000, świetny kartingowy jest też. No ale w F1 jakoś ani jednemu, ani drugiemu szczególnie dobrze nie poszło. Sezon zaczynał Klien, później 4 wyścigi pojechał Liuzzi, później wrócił Klien. Taki miał być system rotacyjny, zmianowy w tym drugim Red Bullu z numerem 15, no ale okazało się jednak, że nie był to do końca dobry pomysł. Klien dojeździł do końca sezonu, Liuzzi już tam został na ławce rezerwowych, później trafił do Toro Rosso i do Toro Rosso, czyli do obecnie Alfa Tauri, w przyszłym sezonie Racing Bull, jak to tam się będzie nazywał, trafiły też właśnie te samochody, te Red Bulle, pierwsze z 2005 roku, wtedy można było używać właśnie takich aut z poprzedniego sezonu. Toro Rosso przejęło te samochody, zespół założony w 2006 roku, przejęli także silniki Cosworth. Problem był taki, że w 2006 weszły inne jednostki napędowe, 2,4 litra V8, to była 3-litrowa porządna V10 w tych Red Bullach, ale była furtka regulaminowa, zwężka 77 mm tutaj we wlocie nad głową kierowcy w tych samochodach Toro Rosso i ograniczenie obrotu do 16700. Także takie spowolnienie tych jednostek 3-litrowych. To był jedyny zespół, który startował właśnie z tymi silnikami 3-litrowymi V10, kiedy obowiązywała już inna formuła silnikowa. Później od tamtej pory już zawsze wszystko musiało być równo tak jak trzeba. Oczywiście wyjąwszy KERS, bo później niektórzy mogli stosować, w sensie nie było to obowiązkowe, tak? Niektórzy stosowali, inni nie, ale to zupełnie inna historia. Także w tym obozie Red Bulla i Toro Rosso od samego początku takie różne dziwne rzeczy się zaczynały, typu właśnie rotacje w kokpitach od początku założone, planowane, albo właśnie zupełnie inna jednostka napędowa, jak właśnie w przypadku Toro Rosso z tym Cosworthem w 2006. Red Bull przesiadł się na silniki Ferrari na jeden sezon, a później oczywiście jednostki Renault, z którymi te późniejsze sukcesy już odnosili, już takim bardziej stabilnym składem Sebastiana Vettela i Marka Webera, oczywiście z Adrianem Newey'em na pokładzie, który do tej pory jest odpowiedzialny za masakrowanie konkurencji, jeśli chodzi o pomysły aerodynamiczne. Także taka krótka wycieczka w przeszłość. Wtedy oczywiście Red Bull wszedł z pełną pompą do padoku F1. Dużo takich ciekawych nowości wprowadzili, próbując poluzować tam nieco sztywną atmosferę. Słynna Energy Station, czyli pomieszczenia gościnne, gdzie była muzyka, DJ, imprezy, wybory Miss Padoku. Gazetkę przecież drukowali codziennie, jeden egzemplarz, jedno wydanie osobne, dystrybuowane egzemplarze darmowe w padoku. Gazetka w piątek, w sobotę, w niedzielę nawet dwa wydania, wszystko na bieżąco drukowane na torze. No, z kosztami tam się wtedy
za bardzo nie liczone, ale jakoś tak, kiedy poszli w stronę wygrywania, to i te wszystkie dodatkowe elementy też gdzieś tam po drodze poznikały. Także kolejna mała wyprawa w przeszłość na podstawie egzemplarzy z Sokolego garażu. Red Bulle, bardzo, bardzo fajny zestawik. Pełna trójka, Coulthard, Kien i Liuzzi. Także też ciekawy fragment mojej kolekcji. No dobrze, słuchajcie, troszkę już tego czasu upłynęło. Muszę dalej się szykować do wielkiego festiwalu, na który Was oczywiście ponownie nieustająco serdecznie zapraszam. No i cóż, do zobaczenia w Katowicach. Dziękuję za to spotkanie. No i po Katowicach, myślę, tu parę razy jeszcze się przed świętami zobaczymy. Będę miał troszkę więcej czasu na spotkania tutaj z Wami. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!